Chodź człowieku, coś ci powiem, chodźcie wszystkie stany. Piotr Spotek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Witam, nie ma to jak dobra atmosfera w radiu przed rozpoczęciem następnej. Dziękuję za piękną zapowiedź Krzysztofowi. A za sterami tego tej dzisiejszej audycji jest Andrzej Pijanowski. Mieliśmy już przyjemność się spotkać. Dzisiaj muszę się śpieszyć, niestety nie będę mówił, będę takim DJ-em poezji śpiewanej. Mianowicie sympatyczna i bardzo fajna kapela Zielony Szlak. Muzykę napisał Radek Partyka, który na pewno teraz mnie słucha, a słowa napisał, a któż mógł napisać o górach? Kazimierz Przerwa-Tettmajer w Pustce. Leżą kamienie pod skał ciemnym murem. Noc wśród ślepu się świeci, wąski smug księżyca. Jak ogromna stężała w locie błyskawica. Zamarznięta na skalę. W pustkowiu ponurem. Mach jezioro czarne i zlodniałe. Taka głusza, że słychać szelest kropel z śniegu, sączących się w toń wodną po kamieniach z brzegu. Śnieg pokrył ciemnym płatem ochmurzoną skałę. Się dotykają prawie mego czoła. Zimne, poślizgłe głazy ręce moje ziębią. Nad jeziora lodową przepaścistą głębią. Zasłuchałem się w przestrzeń. Idźmy, nikt nie woła. Woła. Nikt nie 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 woła. No, teraz właściwie powinienem przywitać się po raz drugi. Piotr Spotek za mikrofonem pod wielkim dachem nieba, Andrzej Pijanowski za sterami. Tak nam było wesoło, że troszeczkę no, się pozmieniało. Zielonym szlakiem przeszliśmy do Bydgoszczy. Tak dziwnie się złożyło. Tam niby były góry, niby. No, były Przerwa-Tettmajer Góry i Radek Partyka i zespół Zielony Szlak. Natomiast teraz będzie Piotrek Pieńkowski i Wojtek Lachowski. Podobno Piotr miał kiepski dzień, kiedy pisał ten tekst, więc nie będę komentował. Może gdzieś kiedyś przy jakiejś okazji sam Piotr Pieńkowski coś na ten temat powie. Zły los. Taki tytuł utworu. Thank you.
kiedy przyjdziesz do mnie znów, losie zły. Ja będę kotów, będę miał dosyć sił, by z gardą się odwrócić plecami do ciebie, pod nosem nucąc jakąś błahą piosenkę. Albo naprzeciw stanę ci twarzą w twarz. Być może splunę w bok lub w gębę ci dam, a już na pewno wytrzymam twój wzrok i nie będę prosił Boga o lepszy los. Na temat złego losu miał do powiedzenia Piotrek Pieńkowski i Wojtek Lachowski. Natomiast na łączach mamy i właśnie pierwsze pytanie od razu. Ryszardzie, Ryszard Leoszewski, co się dzieje w sklepie z ptasimi piórami? Co się dzieje? No dużo się dzieje, to znaczy mógłbym zacząć praktycznie od początku, ale to by chyba nawet całej audycji nie wystarczyło. Nie, szkoda czasu naprawdę. Bo jeżeli sobie przypomnę rok 1978 i początki, no to przez te lata się bardzo dużo zmieniło. Natomiast w tym roku na szczęście wyjątkowo mieliśmy dużo koncertów. Mam nadzieję, że jeszcze to nie koniec. Byliśmy na świetnych festiwalach. Tych łagodnych. Mieliśmy też występ na festiwalu Warszawa Singera. Przygotowuję nowy materiał. Myślę, że w tym roku będzie nagrany. Nie wiem, czy płyta. Już mogę zdradzić, że to będzie roboczo. To się nazywa Śpiewać Moczulskiego. Jednego z moich ulubionych. Leszek Aleksander Moczulski, rozumiem, tak? Tak jest. Mam zresztą związki z tym poetą są już od dawna. Tak, bo piosenka Ochrona Zboże dostała wyróżnienie w 79 czy 80 roku na festiwalu w Krakowie. Potem jeszcze skomponowałem dwa utwory. Zresztą poznałem Leszka osobiście i no myślę, że Możemy sobie podać ręce. Ja też go zdążyłem poznać. Tak jest. Także są to moje ulubione, jak to się mówi, kultowe niektóre wiersze. No i tym się zajmuję, że tak powiem, w tej warstwie twórczej, natomiast cieszę się bardzo z koncertów, zresztą chyba jak każdy artysta, który chce coś powiedzieć i przekazać innym. A powiedz mi, czy
tylko i wyłącznie ty masz wpływ na utwory, które gracie i śpiewacie? Teraz tak. Był długi czas, bo ponad 15 lat, gdzie współpracowałem z Jackiem Rudnickim, z takim tutaj w Szczecinie słynnym lekarzem dziecięcym, ordynatorem neonatologii. I wtedy dzieliliśmy się twórczością i wykonywaniem. To było chyba takie dosyć niespotykane, że jest dwóch liderów w zespole. Ale to teraz, znaczy, chyba to nie jest jakiś początek tak naprawdę, bo w końcu Leoszewski Majem to też jest jakiś duet to jakiegoś czasu istniejący, tak, prawda? Tak, ale to jest tak mniej więcej jak Leoszewski Motulskim, bo Leoszewski Majem to jest mój bardzo... jestem bardzo związany emocjonalnie i towarzysko i w ogóle nie wiem jak to określić z tym materiałem, z tymi wierszami, bo to jest tak, że spotkałem Marka Maja, czyli szczecińskiego poetę, mojego rówieśnika zresztą, dosyć dawno i on mi wręczył całą szarą kopertę też pewnie to symboliczne jakieś swoich wierszy, które piszę od dawna i ja po prostu dopiero po dwóch latach się tym zainteresowałem. Tam prawdopodobnie zadziałało też taka szpileczka trochę, żeby tam jeden utwór napisać na konkurs. No i tak to się zaczęło, że tak się w tę poezję jakoś tam wdrożyłem, że w ciągu dwóch następnych lat powstał cały materiał Wiem jak nie jest, czyli Leoszewski Majem. Czyli to są wszystkie wiersze Marka Maja. Słuchaj, Ryszardzie, my będziemy, Ryszardzie, pewnie musieli kończyć to z jednej strony, bo niestety audycja jest wyjątkowo krótka, bo tylko 30 minut. No, ja dopiero zacząłem się rozgadywać. No wiem, tak się domyślam. Będziemy musieli kiedyś o jakiejś wcześniejszej porze otworzyć sklep z ptasimi piórami, wtedy porozmawiamy. Dobrze. Słuchaj, powiedz jeszcze krótko i na temat. Zmieniłem tytuł utworu, bo miały być prowincje, a będzie Nasza młodość herbaciana. Powiedz coś. Oj, zaskoczenie. Prowincje, tak, na prowincję się przygotowałem, bo akurat... A tu na to się nie przygotowałeś. Że siedzę sobie właśnie na mojej prowincji, czyli dokładnie na ławeczce na moim wykoszonym ogródku, a przed chwilą pomagałem sąsiadowi zbierać ziemniaczki, które pozostały po bronowaniu. Także ta piosenka, mimo że... Trzeba byłoby na ognisko wpaść z pieczonym tak. ziemniaczkiem. Słuchaj, musimy Ryszardzie kończyć niestety. Razie, jeśli chodzi o naszą młodość herbacianą, to jest jeden z piękniejszych wierszy i moich ulubionych utworów na płycie, bo to jest, przenosi nas do czasów studenckich, do czasów akademików i siedzenia do rana właśnie o tak zwanej herbacie mocnej ulung lub gruzińskiej. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, na pewno ci jeszcze do audycji zaproszę, natomiast tę piosenkę Nasza młodość herbaciana ze specjalną dedykacją w stronę osoby, która o tym wie. Ryszard Leoszewski Majem. Trzymaj się, do usłyszenia. Dzięki, do widzenia. Młodość herbaciana, przegadane w szklankach fusy, słońce sepi w antyramach, ćwicząc bez ruch zmierzchem pruszy. Nasze ślubne garnitury poszczuplały w naszych szafach obok ślubnych sukien, z których biel opadła i spełzł zapach. Wydobyte spoza marzeń nasze żony, ciche wody urodziły światu w darze pokolenie naszych młodych. Młodość herbaciana, przegadane w szklankach fusy, słońce sepi w antyramach, ćwi-
ćwicząc bez ruch zmierzchem pruszy. Nasze ślubne garnitury poszczuplały w naszych szafach obok ślubnych sukien, z których biel opadła i spełzł zapach. Nasze brzaski, gramoty, stręczyciele chwil magicznych. Już mieliśmy je na dotyk, wracaliśmy do ulicznic. Nasze sprawy ciągle w toku, nasze wino cicho pnie się po słonecznej stronie stoków. Nim zsiwieje złota jesień, nasze sprawy ciągle w toku, nasze wino cicho pnie się po słonecznej stronie stoków. Nasza młodość herbaciana, nasza młodość herbaciana, nasza młodość herbaciana, nasza młodość herbaciana. Tyle Ryszard Leoszewski, Nasza młodość herbaciana, ze specjalną dedykacją. Słowa Marek Maj, a muzyka oczywiście Ryszard. Teraz człowiek, którego już dawno, dawno nie słyszałem i czekam na jakieś jego nowe propozycje, Andrzej Emol Kowalczyk. Wiem, że w tej chwili jest w trakcie nagrywania płyty z Jackiem Klejfem, z Ewą Błaszczyk. Robi różne przeciekawe rzeczy. Do dzisiaj podobno siedzi w Myśli Bożu na festiwalu Smak. Andrzej Emol Kowalczyk w piosence Bezsilność. Przegadane ciepło kawy, papierosów, myśl ulotna. Ileż wątków, jakie sprawy odżywały w nas jak wiosna. Przemilczane setki godzin, te ostatnie przed tęsknieniem. Milion wersów do narodzin, przy dzień dobry łzy tylko. Jedynego, co odda blask cienia. Bez piekła, bez nieba, co przypomni ciało zimno wrzenia. Rozebrane ze snu noce, czwarta kawa wbrew ciemnościom. Pod cieplutkim śmiechu kocem, żadnej kłótni chwila, wolna złością. Bezskuteczna walka z czasem, co zawstydzał świt bólem oczu. Zanim piec rozgrzany gasił, no z balu przyszła złość. Mocno. Słowa mi trzeba, jedynego, co odda blask cienia. Bez piekła, bez nieba, co przypomni ciało zimno brzenia. Tak to jest na tym podwórku, niby duże słowo przy ogniu lodem. W sytuacjach bywa bzdurką, u mnie zdarza.
jedynego, co odda blask cieniom. Bez piekła, bez nieba, co przypomni ciała zimną wrzenią. Tyle Andrzej Emol Kowalczyk w debiucie w Radiu Zachód być może, a na łączach powinniśmy mieć wybitną postać człowieka bardzo skromnego, Piotra Żurowskiego. Jesteś, Piotrze, na łączach? Witaj, redaktorze. O, witam cię. Słonecznego, słonecznego dzisiaj Poznania. Witam cię. Mogę się odwzajemnić również. Słoneczne Zielone Góra. Witam ciebie i twoich wiernych słuchaczy Wielkiego Dachu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć dzisiaj u ciebie w tak zacnym towarzystwie. No, jestem nawet wzruszony i dziwię się, skąd takie wykopalisko żeś wydobył. Postanawiam dla młodych i dla starych coś dać, za przeproszeniem. To tak na kanwie naszych wymian na Facebooku, tak? Dzisiaj. Słuchaj, Piotrze, wybrałem piosenkę Miłość. Wiem, że ta piosenka była wykonywana przez zespół Boom, czy Bom, czy jak Boom, się to... Tak, Boom, tak, tak. W 73 roku w Opolu. Ale jak do tego doszło, że ty i twoja serdeczna przyjaciółka Hanna Banaszak zdecydowaliście się zaśpiewać tę piosenkę? Bardzo prosta sprawa. Byliśmy młodymi ludźmi, 16-17-latkami. Byliśmy na harcerskim obozie. Ja jak zawsze miałem ze sobą gitarę. No i szukałem kogoś, kto by troszkę mi pomógł, zrobił drugi głos. A piosenka Miłość była wtedy po opolskich debiutach bardzo na fali, zresztą z przepięknym tekstem Kamila Baczyńskiego. No i poprosiłem Hanię do tego duetu i tak z wakacyjnej takiej znajomości przerodziło się to w serdeczną przyjaźń do dzisiaj, a przedtem dwa lata wspólnego występowania, zdobywania różnych nagród, nagrań. No, duet nie mógł dłużej się utrzymać, ponieważ bardzo szybko zorientowałem się, że Hania to jest wybitny talent, strasznie muzykalna osoba i musi pójść swoją drogą, co też zrobiła. Niemniej do dzisiaj przyjaźnimy się, chodzimy nawet razem na różne koncerty czy spektakle teatralne, a na swojej ostatniej płycie miałem zaszczyt zaśpiewać z nią starą piosenkę Dudusia Matuszkiewicza W siną dal. To tak po 40 latach stanęliśmy ponownie w studio za mikrofonami. To wszystko niestety na tej płycie jest, niestety. Ale powiedz mi jeszcze jedno, jako doświadczony człowiek, jak to zrobić, żeby zmieścić wszystko, co by się chciało w 30 minutach? Przepraszam, co zrobić? No, jak to zrobić wszystko, żeby wszystko, co jest cenne i ważne, łącznie z twoją rozmową, zmieścić w pół godziny? A żeby zagrać wszystko, co jest ciekawe? Nie, to nie da się tego zrobić. Ponieważ mimo, że nie jestem osobą powszechnie znaną, jak twoi artyści w twojej audycji, mam pewien dorobek, zwłaszcza ostatnio teatralny. Zajmuję się muzyką teatralną do spektakli w Scenie na Piętrze w Poznaniu. Nie da się tego wszystkiego zmieścić. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że piosenka Miłość, którą zapewne za chwilkę zagrasz dla słuchaczy, została nagrana w Katowicach z orkiestrą Jerzego Miliana i to było nasze pierwsze zawodowe nagranie radiowe. Tych nagrań nie było wiele, około 6, jak naliczyłem w sumie przez te 2 lata. Niemniej cały czas pika mi serce, jak słyszę to wykonanie, ponieważ tak... Pięknie, Hania, harmonijnie jest to zaśpiewane, lekko, łatwo. Dzięki. Hania mówi o tym z przymrużeniem oka, że to było takie nieopierzone nasze śpiewanie. No rzeczywiście, nie mieliśmy specjalnie pedagogów czy opiekunów. Dopiero później zajęła się nami Estrada Poznańska. Jesteśmy absolwentami studia sztuki estradowej. Piotrze, wiesz, co jest najgorsze? Niestety ja i tak już dzisiaj muszę pokosić, jak to mówią popularnie. Niestety nie wszystko poleci, ale nie wszystkie utwory zostaną zagrane. Ja chcę ci podziękować
podziękować za to, że zechciałeś gościć na antenie tej audycji. Ja bardzo dziękuję. Gramy Miłość, a ja już państwu chcąc, nie chcąc, razem z Andrzejem Pijanowskim będę musiał powoli dziękować. Następna audycja po serwisie to Czesław Markiewicz, Niedziela z Muzami, a ja z państwem usłyszę się po godzinie 13. Do usłyszenia i dziękuję ci, Piotrze. Ciała kryształ pyłem owoców białych, gdzie strój zielony tryska, gdzie oczy miękkie w mroku, tak pół mnie, a pół Bogu, gdzie oczy miękkie w mroku, tak pół mnie, a pół Bogu. Korowody w urojonych alejach, twe odbicia, twe wołanie jak pragnienie, nadzieja, twoje usta u źródeł, to syte, to znów głodne, i twój śmiech i płakanie nie odpłynie, zostanie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas daleki, wysoko, w obcowanie obłoką, tak u mnie, a po tobie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas daleki, wysoko w obcowanie obłoką, tak powiem, a po tobie. Słońce, słońce w ramionach, czy twego ciała kryształ pełen owoców białych, gdzie strój zielony tryska, oczy miękkie w mroku, tak po mnie, a po Bogu. Gdzie oczy miękkie w mroku, tak po mnie, a po Bogu. Twych kroków korowody i płakanie nie odpłynie, zostanie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas daleki, wysoko, w obcowanie obłoką, tak u mnie, a u tobie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas na...